rozmowa dnia. Anna Czcińska, witam Państwa. 3-miesięczny chłopczyk został znaleziony w tak zwanym oknie życia w Bydgoszczy. Jest zdrowy. Zgodnie z procedurą trafił do szpitala na badania. Czy ma szansę na drugi dom? Kto opiekuje się dziećmi, które nie mogą liczyć na miłość i poczucie bezpieczeństwa we własnym domu? Liczba dzieci, które potrzebują opieki, nie maleje, ale ludzi dających wsparcie i pomoc brakuje. Gościem rozmowy dnia jest Marta Frankowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Witam serdecznie. Witam Panią, serdecznie. Pani rzecznik. Chłopczyk dziś w szpitalu, a jutro? Pani redaktor, przede wszystkim należy podkreślić, że rozpoczyna się nowe życie dla tego chłopca. Nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której musiała być mama biologiczna tego chłopca, która została postawiona w takiej tragicznej sytuacji, ponieważ to jest niewątpliwie sytuacja kryzysowa. Wybrała ona najlepsze rozwiązanie, a mianowicie oddając chłopca do okna życia, zadbała o jego byt. Chłopiec na pewno trafi do rodziny, w której będzie bardzo mocno oczekiwanym dzieckiem, bo przecież rodziny adopcyjne nie mogą pozwolić sobie na swoje dzieci biologiczne, więc na pewno będzie kochanym, uwielbianym synkiem. Niemniej jednak, zanim do takiej rodziny trafi, to standardowo odbywa się to w taki sposób, że kiedy dzwoni sygnał alarmowy, który informuje w tym przypadku siostry, że dziecko jest w oknie życia, to chłopiec musi być zabezpieczony przez służby medyczne. I tak też się stało w tym przypadku. Chłopiec trafił do szpitala i jest przeprowadzony szereg badań medycznych określających stan zdrowia tego chłopca, bo przecież my nic o nim tak naprawdę nie wiemy. Standardowo procedura badania czy przebywania takiego dziecka w szpitalu to jest około od kilku do tygodnia czasu, od kilku dni do tygodnia czasu. My w dniu wczorajszym zostaliśmy, ponieważ współpracujemy bardzo dobrze tutaj z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym. Zostaliśmy poinformowani o tej sytuacji, bowiem z chwilą, kiedy dziecko opuszcza szpital, jeżeli zachodzi taka potrzeba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wskazuje rodzinę, zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego, w której chłopiec do czasu jego unormowania sytuacji prawnej, bo pamiętajmy, że tutaj ta sytuacja musi być unormowana, musi być nadana tożsamość dziecku. Nowe życie, zaczęło się nowe życie, tak jak pani powiedziała. I wskazuje rodzinę, tak pani powiedziała, pani rzecznik? Wskazujemy rodzinę zastępczą, która będzie chłopcem się opiekować do czasu, kiedy zostanie... Znalazła już pani tę rodzinę? Udało się znaleźć tę rodzinę? Wskazano tę rodzinę? Jeszcze nie wskazaliśmy, bowiem cały czas czekamy na sygnał od lekarzy, czy po prostu chłopiec już może przebywać w środowisku rodzinnym. Nie wiemy, co w tym domu się stało, ale wiemy, że zadziałały procedury, tak? Zadziałały procedury, na razie one działają, ale porozmawiajmy właśnie o tym kolejnym etapie. Rodzina zastępcza. Jest ich mało i od dłuższego czasu Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi różnego rodzaju kampanie, różnego rodzaju akcje, by zgłaszało się coraz więcej osób, które chcą stworzyć drugi dom dla dzieci, no, które tego bezpieczeństwa w swoim domu z różnych powodów nie mają. Tak, pani redaktor, my staramy się naprawdę chwytać wszystkich możliwości. Rozpoczęliśmy od kampanii Upieczeni Rodzice, którą zainicjowaliśmy tak naprawdę w roku ubiegłym. Trochę pandemia koronawirusa nam pokrzyżowała plany. Nie mogliśmy zrealizować wszystkich naszych założeń, które w naszym planie występowały. Niemniej jednak staraliśmy się pogłębić wiedzę społeczną na temat rodzicielstwa zastępczego. Ponieważ pracownicy działu rodzinnej pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej każdego dnia się przekonują, jak niska ta wiedza społeczna w zakresie rodzicielstwa zastępczego jest. Niedaleko szukać, aniżeli w moim przykładzie rodzinnym, gdzie moi rodzice jeszcze do niedawna nie byli w ogóle zorientowani, czym jest rodzina zastępcza, w ogóle z czym to się je. Więc postanowiliśmy tutaj wyjść do ludzi, pokazać, że rodzicielstwo zastępcze jest oczywiście ogromnie trudną pracą. Niemniej jednak to też nie są procedury tak mocno wyśrubowane, żeby mogły wystraszyć potencjalnego kandydata. No i podsumowując tę akcję, bo ją
Mariuszu, chyba można podsumować, prawda? Upieczeni rodzice, pamiętam te filmy. Wszyscy razem przy stole gotują, nie wiem, powstają tam jakieś piękne wyroby cukiernicze, muffinki bodajże. Tak, czy tak jak rosły te muffinki, rosła też świadomość, że naprawdę warto się temu zawodowi poświęcić? Zgłosiło się więcej osób? Na pewno takim miernikiem, jakby dla nas namacalnym, dla naszych pracowników, były telefony, które w rodzinnej pieczy zastępczej rzeczywiście się rozdzwoniły. Bo ten telefon, pani redaktor, do czasu kampanii Upieczenie Rodzica, on właściwie nie dzwonił w ogóle albo dzwonił bardzo rzadko. Więc tutaj te telefony z zapytaniami się rozdzwoniły, ludzie zaczęli się tematem rodzicielstwa zastępczego interesować. W ślad za tym zaczęli odwiedzać nas przy ulicy Toruńskiej w naszym dziale, zadawać pytania. My staraliśmy się rozwiać wszelkie wątpliwości, zapewnialiśmy, bo tak też jest, że ktoś, kto przyjdzie do nas, kto wyrazi chęć bycia rodzicem zastępczym, to też nie jest tak, że on od razu tym rodzicem zastępczym się staje. Taka osoba może się na każdym etapie postępowania wycofać i tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, my nikogo nie zmuszamy. To nigdy nie będzie nakaz. To nigdy nie będzie nakaz. To musi być świadoma absolutnie decyzja. Jakby takim miernikiem odczuwalnym właśnie tutaj są te telefony, a namacalnym to są dwie nasze zawodowe rodziny zastępcze, które pozyskaliśmy. Proszę mi wierzyć, to jest bardzo dużo, jak na nasze potrzeby. Ktoś mógłby pomyśleć tak, że co to znaczy, to za liczba, nie? Dwie rodziny. To już są bardzo dużo domy, bezpieczne domy dla dzieci. To są dokładnie i to są, my mamy świadomość tego, że te dzieci zostały zabezpieczone, że ten ich los został, mimo tego, że te dzieciaki są po ogromnych, traumatycznych przejściach, to kierując ich do tych choćby dwóch rodzin, które pozyskaliśmy, my jesteśmy spokojni po prostu o bezpieczeństwo i byt i zdrowie tych dzieci przede wszystkim. Więc te dwie rodziny to są rodzinami zawodowymi. Jedna jest rodziną specjalistyczną, czyli taką rodziną, pod opiekę której trafiają dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Czasami są to niepełnosprawności sprzężone. A druga rodzina to jest rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, czyli rodzina, która w takich sytuacjach nagłych, kryzysowych ratuje nas z opresji, przyjmując pod swój dach dzieci, które wymagają natychmiastowego umieszczenia w rodzinie, bowiem w środowisku zachodzi taka konieczność, żeby dzieci zostały zabezpieczone. Tak więc no, te dwie rodziny to jest efekt naszej kampanii. Wielka też radość i spokój, tak jak mówiła pani, dla dzieci, ale gdybym teraz zapytała o dane, ostatni tydzień, pani rzecznik, ostatni tydzień, dużo dzieci potrzebuje pomocy, wsparcia tego bezpiecznego konta? Pani redaktor, ostatni tydzień jest, no użyję takiego pojęcia, jest krytycznym momentem dla nas, bowiem trochę ponad tydzień czasu upłynął, a my musieliśmy zabezpieczyć 14 dzieci, małoletnich w rodzinach zastępczych, bowiem te dzieci nie mogły pozostawać czy być wychowywane w rodzinach dotychczasowych, w swoich rodzinach biologicznych. Dlaczego tak dużo w tak krótkim czasie? Co się dzieje? Co się stało? Co jest przyczyną? Pani redaktor, chyba jeszcze za wcześnie, żeby wyciągać wnioski, co jest przyczyną. My teraz próbujemy ugasić pożar i zaradzić sytuacji, która w tej chwili ma miejsce. Pewnie przyjdzie czas na wyciąganie wniosków. Niemniej jednak przykłady są różne. Są to uzależnienia od alkoholu, są to uzależnienia rodziców od środków psychoaktywnych. Są to też załamania nerwowe jednego z członków rodziny, a jeszcze kiedy dzieje się tak, że mama zostaje sama z dziećmi, bo nagle tego męża czy taty tych dzieci zabraknie, to bardzo często jest tak, że nie potrafi sobie poradzić i właściwie wpada albo w szpony nałogu, albo po prostu zamyka za sobą drzwi i wychodzi. To są przerażające, pani redaktor, sytuacje i ta liczba 14 dzieci w tak krótkim okresie czasu pokazuje, jak ogromny problem mamy. I chciałabym podkreślić, że to nie jest tylko i wyłącznie problem Bydgoszczy, ponieważ problem wolnych miejsc w zawodowych rodzinach zastępczych to jest już problem ogólnopolski. Kiedyś jakby południe Polski sobie bardziej z tym radziło, natomiast teraz nawet i tam
jest kłopot. Sytuacja jest trudna, ale akcje, jeżeli chodzi właśnie o zachęcanie do rodzicielstwa zastępczego, będziecie kontynuować, bo upieczeni rodzice, no jedni już się zdecydowali i rośnie u nich, tak jak te drożdżówki, rośnie ta miłość, sympatia i to dobro i bezpieczeństwo w tych domach dla dzieci, które tego potrzebują. A druga część tego programu, czy można bardziej zintensyfikować te działania, czy już się po prostu nie da? Staramy się jeszcze bardziej, choć wydaje nam się, że dotychczas to wszystko, co zrobiliśmy, to już i tak było na pełen gwizdek. Niemniej jednak na fali byliśmy tak napędzeni tą energią i że pozyskaliśmy te dwie rodziny, że tyle jest osób chętnych. Postanowiliśmy ponownie wystąpić o grant, tak? Otrzymaliśmy grant i taką najbliższą akcją, którą organizujemy wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Lekkiej Atletyki, jest przedsięwzięcie o nazwie Mikołajkowy Bieg po Rodzinę. To będzie, tak jak sama nazwa mówi, bieg, a raczej truchty rekreacyjny. Z tego, co kojarzę, to w odległości na dystansie 2 kilometrów. W biegu tym będą brały udział wszystkie nasze zawodowe rodziny zastępcze wraz ze swoimi dzieciakami. Wspierają nas również tutaj lokalne gwiazdy sportu, lekkiej atletyki. Czyli teraz już nie w kuchni, bardziej aktywnie, ale cel zawsze ten sam. Każdy może przyjść, każdy może się włączyć, każdy może pobiec. Oczywiście, pani redaktor, my bardzo serdecznie zapraszamy, bo im państwa będzie więcej, tym my będziemy mieli świadomość, że to, co robimy, jest słuszne, bo jak państwa obecność pokaże, że jesteście zainteresowani, to my też znajdziemy sens w tych naszych działaniach, do których się tak bardzo mocno przykładamy. Zachęcić mogę w taki sposób, że przygotujemy punkt informacyjny, w którym nasi specjaliści odpowiedzą na każde państwa pytanie. Przygotujemy słodkie poczęstunki, będzie po tym truchcie ciepła herbata, kawa. Może nam się uda nawet zorganizować jakiś ciepły posiłek. Zobaczymy. No wszystko na razie jest w fazie organizacyjnej. Niemniej jednak wszystkich państwa bardzo serdecznie do Myślęcinka zapraszamy. 4 grudnia o godzinie 11 startujemy. Natomiast 10:30 przy Karczmie Kujawskiej mamy zbiórkę. No i wtedy wesoło biegniemy. Każdy może przyjść, nie każdy musi biec, ale każdy może przyjść i przede wszystkim warto pytać. Może nie dziś, może jutro, może za miesiąc ktoś podejmie bardzo ważną decyzję. Bardzo ważną decyzję, która uratuje życie i zdrowie dzieci, które i tak są ogromnie skrzywdzone przez los. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Marta Frankowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję. Była gościem programu.